Dzień dobry, Alina Nowicz, studio KK24.pl. Pokłosiem pandemii jest gorsza kondycja psychiczna dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Pedagodzy, psycholodzy szkolni doskonale wiedzą, że teraz mają do czynienia z problemami, które jeszcze przed pandemią były takimi kwestiami bardzo sporadycznymi. Lęki, depresje, wycofanie się, wszystko to teraz dotyczy naszych dzieci. I my jako dorośli musimy być bardzo czujni, aby wiedzieć, na jakie zachowania zwrócić uwagę i kiedy zareagować w przypadku jakiegoś naszego podejrzenia, że coś z naszym dzieckiem dzieje się złego. I właśnie o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać z naszym gościem, którym jest Katarzyna Bielańska, psycholog. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Kasiu, proszę mi powiedzieć, jak wygląda kondycja psychiczna naszych dzieci, naszej młodzieży w czasach dość trudnych, dość specyficznych, w czasach, które są uczą nas i tak jakby no, każda nasza codzienność jest jednym wielkim lękiem o zdrowie, o siebie, o bliskich. Mhm. To jest to, co pani powiedziała. Coraz częściej spotykamy się w gabinetach, myślę, że nie tylko ja, natomiast spotykamy się jako psychologowie czy pedagodzy w gabinetach z rodzicami, którzy są zaniepokojeni sytuacją swoich dzieci, tak? Ich zdrowiem, ich samopoczuciem i to, co się powiela, tak? Jakby to, co rodzice powtarzają, będąc u mnie, to, że dziecko jest wyizolowane, nie nawiązuje relacji rówieśniczych i to nastąpiło po tak zwanym okresie tej zdalnej nauki. Dzieci, nie mogąc wychodzić z domu, nie mogąc utrzymywać tych relacji z innymi dzieciakami, ze swoimi przyjaciółmi, po prostu stały się wycofane, ale też jakby pojawiają się objawy typowej depresji dziecięcej i młodzieńczej, tak? I dotyczy to po prostu dzieciaków, które są coraz młodsze. I to jest najbardziej niepokojące w tym, co aktualnie się dzieje. Czy coraz młodsze, to o jakim wieku możemy mówić? Czy już dziesięciolatek może zmagać się oczywiście, z depresją? Tak, jak najbardziej. Będzie to zupełnie inny objaw niż to, co daje na przykład osoba dorosła. Tak? Ale będzie to zauważalne i można to nazwać depresją i nie chciałabym, żeby było to bagatelizowane przez rodziców. No właśnie, bo jednak objawy depresji u dorosłych są tak powszechnie znane. No, tak ogólnie wiemy, że mogą być różne, ale internetowo są bardziej znane niż objawy depresji u dzieci. Co tak naprawdę nas jako rodziców powinno zaniepokoić w zachowaniu dziecka? Kiedy my możemy podejrzewać, że nasze dziecko może mieć depresję, może mieć problemy, o których nie mamy zielonego pojęcia. To są różne objawy, tak? Bo każda jednostka jest inna i każda będzie dawała inny objaw. Natomiast no, przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy dziecko na przykład szybciej się męczy, ma problemy ze spaniem, z apetytem, nie nawiązuje relacji z rówieśnikami tak, jak to było wcześniej. Tak jakby już nie odnosząc się nawet do pandemii, tylko nie chce wychodzić. Nawet zachęcany przez rówieśników w momencie, kiedy nie ma obostrzeń, nie ma lockdownu, ono nie chce, ono unika, zamyka się w pokoju, jest smutne, wycofane, często płacze. I to są takie podstawowe rzeczy, na które my byśmy zwrócili uwagę jako rodzice. Natomiast często bywa też tak, że dzieciaki jako po prostu takie, które nie potrafią poradzić sobie z własnymi emocjami, tą depresję ukrywają i potrafią to robić naprawdę dobrze. Na tyle, że opiekunowie, rodzice nie są w stanie tego zauważyć. I wtedy na pozór dziecko jest takie, jak było kiedyś. Zmieniają się po prostu takie niuanse, takie małe detale w jego życiu, które ono odczuwa. Natomiast w końcu ono o tym powie, bo ta czara się przeleje. Tak? I my jako rodzice, jako dorośli, jako pedagodzy szkolni, psychologowie, musimy na to zwrócić uwagę, tym bardziej teraz, tak? Kiedy ten czas jest taki trudny dla dzieci. Też podstawowymi objawami depresji u dzieci jest lęk. One będą mówiły, że one się czegoś boją, tak? Że nie chcą spać same. To już takich młodszych dzieci. Starsze dzieci, czyli młodzież, już taka dojrzewająca, adolescenci, mają tendencję do na przykład zaburzeń w zakresie odżywiania. Nie akceptują swojego ciała, mają trudności z tym, żeby widzieć swój cel w przyszłości, tak? Czyli dla nich nic nie będzie miało sensu. One powiedzą, że dzieciaki małe powiedzą, nie, to jest głupie, szkoła jest głupia, nauka jest głupia, to, co lubię do tej pory, tak? Na przykład bawiłem się Lego cały czas i było to dla mnie fajną zabawą. Już nie będę się bawił, nie, to jest głupie, już nie chcę. Natomiast no, dzieci też takie szkolne już będą częściej uciekały w komputer, niestety. To jest też plaga naszych czasów i trochę pandemia ich tego nauczyła, że można.
Coraz częściej w filmy, seriale, w internet, w takie typowo internetowe społeczności, które pogłębiają potem te objawy, bo jeśli kręcimy się w grupach na przykład na Facebooku, które dotyczą tego jednego objawu, tak? Na przykład dziewczyny, które mają anoreksję, mają grupy na Facebooku i one się wzajemnie motywują do tego, żeby jak najbardziej schudnąć i jak najszczuplej, przepraszam, wyglądać. No, mówi się ostatnio dużo o takim popularnym serialu, chociaż on jest bodajże od 16 roku życia, ale dużo młodsze dzieci go oglądają, to jest Squid Game. I tak się zastanawiam, kiedy możemy się zorientować, że akurat to ten serial może mieć zły wpływ na nasze dziecko. Oczywiście ja nie mówię tylko tutaj o tym serialu, ale jest również wiele innych takich zewnętrznych bodźców, które pojawiają się w internecie, takich zagrożeń dla naszych dzieci. To na co musimy zwrócić uwagę, kiedy wiemy, że to właśnie to mu szkodzi? Czy tak musimy naprawdę wszystko śledzić dokładnie, co nasze dzieci oglądają i dopytywać się o wszystko? Skąd mamy wiedzieć, że to akurat jest powód tego, że nasze dziecko zachowuje się trochę inaczej niż wcześniej? To zależy. Odpowiem pani tak, bo to jest jakby, serial to jest jedno. To, co dziecko ogląda, to jest też jedno i jeszcze pozostałe rzeczy, czyli tak zwane środowisko. Jak na to wpłynie? Jeśli my jako rodzice pozwalamy dzieciom oglądać takie rzeczy, miejmy odwagę do tego, żeby z nimi o tym porozmawiać. Bo nie jesteśmy w stanie czasami ich uchronić od tego, żeby one to zobaczyły. Ale do nas jako do rodziców należy ten obowiązek, żeby z nimi to omówić. Co się tam dzieje? Tak, w tym serialu. Jakby wiemy, to jest teraz dość rozpowszechnione, tak, to co się dzieje tam w tym serialu, natomiast śmierć czy jakieś niepożądane zachowania, tak, morderstwa, to jest to, co dziecko po prostu weźmie z tego. Jakby zero-jedynkowo, ono nie przemyśli, nie przeanalizuje tego tak jak my. Nie będzie wiedziało, że ten serial dotyczy zupełnie czegoś innego. Dla niego będzie ważne tylko to, jak ci ludzie giną. Tak. Czyli to jest takie błędne przekonanie rodziców, że no, moje dziecko ma już te 13-14 lat, no to ono, a wszystkie dookoła dzieci oglądają ten serial, no to moje dziecko też musi go oglądać. Nie musi, nie musi, ale miejmy odwagę do tego, żeby z nim o tym to potem z nim omówić, tak? Żeby z nim porozmawiać, czego tak naprawdę ten serial dotyczy, bo to jest kwestia już zupełnie innych tematów, czego producenci chcieli nas nauczyć. Rozumiem. Ta trudna sytuacja emocjonalna dzieci doprowadza również do tego, że decydują się oni na wtargnięcie na własne życie. Jest to bardzo taka trudna sytuacja również dla rodzin, bo rodziny nie wiedzą, jak się zachować, nie wiedzą, jakie są symptomy tego, że dziecko akurat aż na taki krok się zdecyduje. I wiem, że pani wspólnie z Urszulą Serczyk-Raduli, to jest doktor nauk humanistycznych, pedagog, psychoterapeuta i psychotraumatolog, otworzyłyście poradnię suicydologiczną. Tak jest. Proszę mi powiedzieć, co to jest za poradnia i skąd taka potrzeba? To jest poradnia, która działa jakby pod nadzorem, jakby pod inicjatywą Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom. Jest to piąta poradnia w Polsce i ona skupia się tak naprawdę na tym, żeby pomagać dzieciom i rodzinom w kryzysie suicydalnym, tak? Chodzi o to, żeby jakby trochę odciążyć system, nie uratujemy całego Narodowego Funduszu Zdrowia, tak? Natomiast możemy trochę wspomóc instytucje, które działają w naszym mieście. I naszą propozycją jest to, żeby powstała grupa wsparcia dla rodziców, bo dzieci tą pomoc otrzymują. One mogą się zgłosić do poradni zdrowia psychicznego, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam pracują specjaliści, którzy dzieciom są w stanie pomóc. Ale często rodzice tych dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia. Tak jakby skupiając się na tym, żeby pomóc dziecku, rodzic potrzebuje tego zasobu, żeby jego wspierać jeszcze w domu. Ale rodzice mogą jednak skorzystać z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z indywidualnego spotkania z pedagogiem, z prywatnej wizyty. To ta poradnia, rozumiem, jest bardziej już nastawiona na ten temat dotyczący właśnie samobójstwa i osceluje wokół różnych aspektów z tym związanych, bo wiemy, że samobójstwo to jest ogromny dramat dla rodzin przez wiele pokoleń, które tak naprawdę za tą rodziną się ciągnie. To jest jedno wielkie niezrozumienie i tak naprawdę samobójca pozostawia po sobie ludzi, którzy muszą walczyć z tym wszystkim, co jest związane z tą sytuacją. Tak. Proszę też pamiętać, że dziecko daje wcześniej sygnały.
takie niezauważalne, tak? Natomiast proszę też zwrócić uwagę na to, że w gabinetach, w poradni, czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w poradni zdrowia psychicznego, w PCPR-ze, my spotykamy się też z innymi objawami dzieci, tak? To nie jest tylko depresja. To jest lęk, to są zaburzenia odżywiania. Jakby psychologowie tam zajmują się każdym przypadkiem, do jakiego jest konieczność. Tak? Mhm. Podejścia. Natomiast poradnia, ta, która jest tutaj u nas w Kędzierzynie przy gabinecie, będzie działała i skupiała się na dzień dzisiejszy na rodzicach dzieci, tak? Które są w kryzysie emocjonalnym, które mają tendencje samobójcze, mają myśli samobójcze, samookaleczają się, bo ci rodzice też potrzebują wsparcia i mogą je tak w ten sposób otrzymać, tak? W jaki sposób można się dostać do takiej poradni? Gdzie się zgłaszamy? Wystarczy zadzwonić. Telefon jest podany na Facebooku mojego gabinetu, natomiast czy do mnie, czy do pani Urszuli można zadzwonić i zapisać się na grupę. Rozumiem. To jeżeli mielibyśmy tak podsumować tą naszą rozmowę i żeby z niej jednak wyszła taka rada dla nas, dla rodziców, dla tych wszystkich osób, które chcą dobrze dla swoich dzieci, a no nie zawsze jesteśmy w stanie pewnych rzeczy wyłapać tak, jak należy. No to czego pilnujemy, jak reagujemy, na co zwracamy uwagę? Dzieje się coś, już widzimy, że nasze dziecko jest bardziej ospałe, czy no nie chce bawić się z rówieśnikiem, nie wiem, nie chodzi na jakieś dodatkowe zajęcia. Czy najpierw rozmawiamy, sami próbujemy? Czy od razu już korzystamy tutaj albo z poradni, albo z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa? Mhm. Kiedy jest ta granica, że no już dobrze, nie dajemy sobie rady, może lepiej od razu do specjalisty? Mhm. Ja myślę, że na pewno jako rodzice jesteśmy w stanie to poczuć, kiedy my już nie jesteśmy w stanie dotrzeć do własnego dziecka. Bo często tak się zdarza, tak, że dziecko się zamknie i ono nie będzie rozmawiało z nami, będzie rozmawiało z rówieśnikami na ten temat, ale oni do nas nie przyjdą, tak, no bo my jesteśmy zupełnie innym światem, jesteśmy światem dorosłych. I w momencie, kiedy nasze rozmowy już nie przynoszą efektu, tak, widzimy, że dziecko czuje się coraz gorzej, docierają do tego kolejne objawy, tak, samookaleczenia, to wtedy naprawdę warto zgłosić się po pomoc do specjalisty. Mhm. Bo tu nie chodzi o to, czy my się uniesiemy, tak, honorem, że nie pójdziemy, że poradzimy sobie sami. To chodzi o dobro dziecka. Mhm, rozumiem. Tak więc przede wszystkim rozmawiajmy z naszymi dziećmi, a no, jak już rozmowy nie pomogą, to są specjaliści, którzy na pewno wiedzą, jak postępować, wiedzą, jak nam poradzać, jak nam pomagać i przede wszystkim, jak pomóc naszemu dziecku, żeby nie dochodziło do no do trudnych, przykrych sytuacji i żeby żyło się przede wszystkim naszym dzieciom troszeczkę łatwiej i przyjemniej w tych specyficznych, trudnych czasach. I nie bójmy się prosić o wsparcie i o pomoc. Tak, przede wszystkim nie bójmy się, to żaden wstyd poprosić o pomoc i z niego korzystać. Dziękuję w takim razie bardzo, że nas odwiedziłaś i porozmawiałaś. Ja również dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Bielańska, psycholog.